sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moimi Państwa gościem nie pierwszy raz na tym kanale Karolina Baca-Pogorzelska. Witam Cię serdecznie, Karolina. Dzień dobry. Karolina, zanim przejdziemy do omawiania sytuacji na wschodzie Ukrainy, ta sytuacji w regionie, w którym Ty się znajdujesz, to chciałbym jeszcze Państwa na samym początku zachęcić do wsparcia działalności charytatywnej Karoliny. Jest przecież cały czas trwająca zbiórka na Batalion Donbas. Karolina, kolejne samochody już niedługo pojawią się na froncie. Jakie jeszcze potrzeby? O co możemy poprosić naszych widzów? Tak naprawdę samochody i drony to w tej chwili to, co najczęściej proszą żołnierze. U mnie takim nieplanowanym wydatkiem okazały się teraz maski przeciwgazowe, bo rzeczywiście w rejonie Kupiańskim pojawiło się zagrożenie użyciem przez Rosjan granatów z bardzo silnymi gazami, w tym z gazem chloroacetofenon. Zerkam do swojej ściągawki, bo to nazwa, której nie jestem w stanie wymówić. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że one zostały użyte, natomiast jest jakby informacja o takim zagrożeniu, stąd na 15 masek wydaliśmy właśnie 9 tysięcy złotych, ale rzeczywiście wspomniałeś o samochodach i to jest jakby podstawa funkcjonowania. Drugie to drony, bo wszyscy jakby porównują obecną wojnę, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy, do takiej wojny jak pierwsza wojna światowa, wojny okopowej, tyle tylko, że właśnie z użyciem dronów. Karolina, no ja bym jeszcze porozmawiał o tym gazie, no bo to nie jest pierwsza informacja, bo pamiętamy, że kilka miesięcy temu pojawienie się tego typu broni, podkreślmy, zakazanej broni, było już potwierdzone, przynajmniej w jednej z części Ukrainy. Skąd wynika to zagrożenie? Czy rzeczywiście Rosjanie już chwytają się, powiedzmy, brzytwy, żeby po prostu tych Ukraińców z tych pozycji swoich przepędzić, czy jednak... Rozmawialiśmy o tym prywatnie, zbliżają się wybory prezydenckie i liczą Rosjanie na jakiś po prostu większy sukces. Ja myślę, że tutaj jest kilka scenariuszy, które należałoby przyjąć. Jeden to oczywiście, jakby najbardziej oczywisty, to zbliżające się w Rosji wybory, bo tak należałoby powiedzieć, prezydenckie. Przecież wiemy, kto zostanie prezydentem niezmiennie. Chyba, że umrze, ale tego jeszcze nikt nie wie. Natomiast tak już całkiem serio, jakby... To wzmożenie Rosjan przed tymi pseudowyborami jest ogromne i to nie jest kwestia tylko rejonu Kupiańskiego. Z drugiej strony tak, to co powiedziałeś, tonący brzytwy się chwyta. Zobaczmy jednak mimo wszystko, co by nie mówić, nie tylko na rejon Kupiański, zobaczmy na Awdijiwkę, jest bardzo ciężko, ale przecież ona nie została zdobyta. Zobaczmy na to, co się dzieje w rejonie Bachmutu, zobaczmy na to, co się dzieje na kierunku chersońskim, co się dzieje w okolicach Zaporoża. Nie możemy powiedzieć, że Rosjanie w ostatnim czasie, mimo tego silnego natarcia, podkreślmy, i jakiejś siły, która została rzucona, mają jakieś spektakularne sukcesy, bo tam posunięcie się gdzieś o pół kilometra, no trudno mówić o sukcesie, zresztą w drugą stronę tak samo. W związku z tym oni tego sukcesu jakiegoś takiego dużego potrzebują. Stąd to testowanie poszczególnych kierunków linii frontu, czy na wschodzie, czy na południu, po to, żeby sprawdzić, a gdzie się może będzie łatwiej przebić, gdzie Ukraińcy są jednak nieco słabsi, żebyśmy mogli wykorzystać ten moment. No i kiedy znajdują gdzieś taką możliwość wykonania takiego silniejszego ruchu, to rzucają w tym momencie wszystkie swoje siły. Tutaj, jeśli chodzi o rejon Kupiański, to tutaj bardzo ważną informacją jest to, że kilka tygodni temu właśnie tam Rosjanie się zrotowali. Oni rzucili tam nowe siły, niezmęczone, i ponadto, jeżeli popatrzymy, kto stoi po drugiej stronie, rzucili jednak siły dobrze przygotowane. Mam na myśli, no niestety, wyszkolone, to nie jest mięso armatnie już w tej chwili, ale też wyposażone w drony, wyposażone w czołgi, wyposażone w haubice, wyposażone naprawdę w taką ilość artylerii, której my tam na tym odcinku jeszcze tak naprawdę nie widzieliśmy. I to wszystko spowodowało, że skoro zobaczyli, że mają w pewnym momencie przewagę, bo tak, no Krochmalne jest utracone, natomiast nie jest to jakiś punkt, który no wiele znaczy, tak to ujmijmy, oczywiście każdy nie jest to miejsce strategiczne na mapie. Ważne. Ta Bajiwka, tu bym już się spierała, bo ona im otwiera jednak trochę dalej drogę, ale ta Bajiwka cały czas toczy się tutaj wielki bój o nią i dlatego jest tak, a nie inaczej w tej chwili, jeśli chodzi o ta Bajiwkę. Krochmalne nie było tak istotne, nie trzeba sobie było tutaj robić krzywdę samemu. Ale wracając na ten odcinek, oni zobaczyli, że mogą tutaj użyć takiego, a nie innego sprzętu, więc pomyśleli sobie, no to może jeszcze
użyjemy gazu, bo będzie nam wtedy jeszcze łatwiej, tak? Ten chloroacetofenon, ja tam nie jestem specjalistą z chemii, poczytałam tylko, co to za substancja. To jest substancja, jeżeli nie ma odpowiednich właśnie odpowiedniej ochrony dróg oddechowych, ona jest w stanie zabić człowieka, który się udusi w ciągu 5 minut. Stąd też na przykład ta moja decyzja o zakupie dodatkowych masek, bo ja też muszę tutaj przyznać, że pół roku temu dzięki pomocy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych my otrzymaliśmy ten batalion, z którym ja pracuję, czyli 63 batalion 103 brygady otrzymał maski przeciwgazowe, natomiast część rzeczywiście w tym ostatnim szturmie po prostu została utracona na pozycjach, które zostały stracone, dlatego też ten wydatek nie był aż tak wielki z naszej strony, no ale ja mam tylko nadzieję, że te maski będą sobie leżeć na półce dalej i nie będą musiały być nigdy w życiu przez nikogo użyte. Karolina, ja zapytam Ciebie, bo mogę czytać opinie, jakieś informacje z frontu od ludzi, którzy się tym zajmują, ale nie są na miejscu, więc zawsze próbuję te informacje gdzieś przesito przelać, ale powiedz mi, bo najczęściej pojawiającą się opinią teraz w dyskusji jest to, że Ukraińcy po prostu mają problem z wyposażeniem. Jak to wygląda naprawdę? Czy teraz Ukraińcy naprawdę są tak uzależnieni od tej zachodniej pomocy? No bo nie jest wielką tajemnicą, przynajmniej z tego, co ja obserwuję, ale może wyprowadź mnie z błędu, że jednak ten problem wyposażenia no, jest coraz bardziej poważniejszy. My jeszcze kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy o dużej przewadze artyleryjskiej, którą Ukraińcy sobie wypracowali. No mam wrażenie, że teraz jest nieco inaczej. Jest nieco inaczej, natomiast ja bym podzieliła to jakby na dwie części. Jedna jakby wyposażenie mówimy całościowo, a druga po prostu amunicja. No bo co z tego, że będziemy mieć jakieś super czołgi czy super kraby, skoro one nie będą miały w tym momencie czym strzelać, jeżeli już... No bo podczas naszej ostatniej rozmowy nawet wspomniałaś o tym, że czołgiści Ukraińcy mają już jakieś limity pocisków, tak, które mogą użyć. Więc jak to wygląda teraz? Tak, to była trzecia brygada pancerna, teraz sobie przypominam tę naszą rozmowę. Były wtedy rzeczywiście limity na dobę. W tej chwili nawet w niektórych jednostkach, między innymi na Donbasie, występują sytuacje, w których na przykład jeżeli są używane systemy reaktywne, typu grady na przykład, one nie są ładowane do końca, tak? To nie jest komplet ładowany, tylko na przykład jakaś tam część, no nie chcę mówić połowa, czy nieprawidłowo większa połowa, ale część tych pocisków zostaje na tak zwaną czarną godzinę, tylko pytanie, kiedy tak naprawdę to będziemy mówić tak naprawdę o tej czarnej godzinie, czy kiedy będziemy odpierać kolejny szturm, tak jak było to kilkanaście, to nam dwa tygodnie temu na odcinku kupiańskim, czy na przykład czarna godzina to już jest w tej chwili w Awdijiwce, gdzie sytuacja jest po prostu krytyczna. Więc z jednej strony mówimy sprzęt, to nie jest tak, że tego sprzętu nie ma, tylko co z tego, jeżeli ten sprzęt nie może być używany, bo nie ma amunicji. Problemem jest rzeczywiście amunicja i ja uważam, że trzeba o tym mówić, bo jakby rzeczywiście Ukraina jest bardzo uzależniona w tej kwestii od świata zachodniego. Myślę sobie, że na Stany Zjednoczone w tej chwili liczyć w tej kwestii akurat na pewno nie można. Unia Europejska wydaje mi się, że naprawdę tutaj sporo robi, ale no, umówmy się, kraje, które produkują tę amunicję, nawet jeżeli zwiększają tę produkcję, to nie jest tak, to się nie robi tak i to wszystko się nie dzieje w jeden dzień. Natomiast wracając do sprzętu, no ja na przykład cały czas stoję na stanowisku z pytaniem, ja rozumiem, że trzeba szkolić pilotów F-16, ale ja też wiem dobrze, kiedy te szkolenia się zaczęły, skoro od sierpnia słyszymy, że na pewno zostaną przekazane F-16, mamy luty 24 roku, mówimy o sierpniu 23, czyli już ponad pół roku, słyszymy, na pewno one będą, a nawet nie którzy mówią, że dadzą ich więcej niż zapowiadali wcześniej, to ja bym chciała wiedzieć, gdzie są te F-16, bo akurat na tym odcinku, gdzie ja mieszkam, gdzie ja pracuję, ogromnym problemem są KAP, czyli kierowane bomby lotnicze. Tam rosyjskie samoloty, które lecą sobie z Rostowa nad Donem, bo mniej więcej z tamtego rejonu sobie wlatują w okolice Starobielska, aż do Starobielska i one są w stanie wypuścić każdy po dwie takie bomby, po kilka dziennie. W tym momencie, gdyby w tamtym rejonie stacjonowały jakiekolwiek F-16, nie pozwoliłoby to tym rosyjskim maszynom zbliżyć się na taką odległość, a więc nie pozwoliłoby im to efektywnie, no bo używają ich efektywnie, używać tych kierowanych bomb lotniczych i siać takiego spustoszenia, między innymi właśnie w rejonie kupiańskim, ale podobna, analogiczna sytuacja jest w miejscowościach przyfrontowych w obwodzie chersońskim, bo tam mniej więcej to się odbywa w podobny sposób. Gdyby w tych rejonach właśnie, w tych miejscach stały F-16, to naprawdę chociażby ten jeden problem, no nie chcę powiedzieć byłby rozwiązany, ale na jakiś czas zażegnany, no ale F-16 po prostu nie ma.
Karolina, ale poruszyłaś bardzo ważny temat, no bo ja z jednej strony czytam komunikaty i efektywność obrony powietrznej Ukrainy rośnie, no bo tych systemów jednak tej obrony powietrznej przybyło trochę na Ukrainę, no ale to możemy w takim razie rozróżnić, że jednak te duże miasta, Kijów, czy powiedzmy obszary, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna, są lepiej chronione niż właśnie przyfrontowa przestrzeń powietrzna? Zdecydowanie na 100%. Ponadto, jeżeli nawet przyjrzymy się dzisiejszym atakom, zobaczmy co i gdzie się stało, co spadało na Kijów, a co spadało na Charków. No Charków jest tym ulubionym miejscem, jeżeli chodzi o wypuszczanie przez Rosjan z Białorodu rakiet S-300. Rakiety S-300, które oryginalnie są przeznaczone właśnie jako do obrony powietrznej, no niestety są takimi rakietami, które obronie przeciwlotniczej po prostu jest bardzo ciężko zestrzelić. W związku z tym dzisiaj było 5 na 5 w Charkowie, czyli 5 rakiet zostało wystrzelonych i 5 rakiet niestety w Charków trafiło, bo obrona przeciwlotnicza nie dała sobie z tym rady. Nie zestrzeliła też, zdaje się, 3 Iskanderów, które leciały, zostały przez Rosjan wystrzelone. Dzisiejszy, zdaje się, raport mówił o tym, że 44 na 64 zostały zestrzelone rakiety i drony Szachid, mam tutaj łącznie na myśli. Nie jest to bardzo imponujący efekt, biorąc pod uwagę, że Iskandery nie zostały zestrzelone na przykład i kilka tych rakiet typu H różnych, bo tam jest 101 nie zostały i chyba H-22 też nie zostały niektóre zestrzelone. Natomiast tak, z jednej strony przyszło to wzmocnienie, natomiast biorąc pod uwagę czego i w jaki sposób używają Rosjanie i w którym regionie, no to to jest coraz cięższa walka. Natomiast tak, Kijów jest najlepiej chronionym miastem, bez dwóch zdań. Natomiast dzisiaj, proszę, okazało się, że rakiety rosyjskie tam się przybiły. Po drugie, należy pamiętać, że nawet jeżeli pracuje obrona przeciwlotnicza i ona zestrzeli jakąś rakietę czy drona typu właśnie kamikadze Shahid, ten irański, no to przecież resztki tego pocisku gdzieś spadają i bardzo często też się zdarza tak, że one trafiają po prostu w budynki mieszkalne czy w samochody gdzieś na ulicy, no bo oczywiście, że jakby skala tych strat będzie zupełnie inna niż w momencie uderzenia takiego pocisku, ale te straty też są i z tym się trzeba liczyć. Natomiast takie miasta jak Charków, ja zawsze mówię, że tam jest bardzo biedna ta obrona przeciwlotnicza. Tam kiedyś była obietnica wzmocnienia, chociażby ze względu na to, że do Białgorodu jest po prostu tylko 70 kilometrów i to jest ogromne zagrożenie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, czym Białgorod atakuje Charków, czyli mam tu na myśli S-300, to nawet chyba, nie wiem, no jakby tam postawić żelazną kopułę, to może by to pomogło, bo nie wiem, jak silna musiałaby być ta obrona, żeby po prostu ze S-300... sobie radzić. Inaczej jest, kiedy nasze szachidy lecą na Charków, tam rzeczywiście dochodzi do ich zestrzelenia bardzo często. Więc tam chyba mamy też te mobilne, tych mobilnych żołnierzy, tak, którzy gdzieś się tam ustawiają. Mobilna, masz na myśli mobilną tę obronę przeciwlotniczą? Obronę, tak. Ona też rzeczywiście na przykład funkcjonuje przy jakimś tam większym zagrożeniu właśnie w miejscowościach takich przyfrontowych, typu tam właśnie Kupiańsk, typu Chersoń, to rzeczywiście tam to jest używane. No w miastach to nie ma najmniejszego sensu, w miastach to musi być po prostu stała obrona przeciwlotnicza. Ale ja myślę sobie tak, jak obserwuję to, ile zestrzelono danych pocisków, czego nie zestrzelono i tak sobie gdzieś tam to śledzę, to wydaje mi się, że cały czas jeszcze jednak są duże braki w tej obronie przeciwlotniczej. Poza tym no ona też się zużywa. Umówmy się, że te rakiety, które są wystrzeliwane przeciwko rakietom, też nie ma ich jakby nieskończonej liczby. W związku z tym też o tym trzeba pamiętać i te wszystkie informacje o tym, że gdzieś tam ktoś jednak znowu mówi, że jednak nie dostarczy, to chyba Grecja powiedziała, że nie dostarczy, czy to powiedział, że nie dostarczy Ukraińcom S-400. No są to smutne informacje. Wiesz, Turcy na pewno wspominali, no teraz się przynajmniej coś pojawiło jeszcze, że te osy może z Ekwadoru się gdzieś pojawią. No ale no to też jest pewnie wizja kilku miesięcy. Jest to niewątpliwie potrzebne, bo generalnie na przykład też obserwuje się coś takiego na różnych odcinkach frontu. Ja pamiętam na przykład, kiedy pierwsze hajmarsy w ogóle przyjechały do Ukrainy i jak one zaczęły pracować, co się wydarzyło, tak? Och, później nagle się okazało, że nie ma lotniska w Ługańsku. No pech. Więc takie systemy, jeżeli się pojawiają i one powodują to wzmocnienie, to jest naprawdę bardzo widoczne, ale to też z drugiej strony pokazuje, jak to jest bardzo potrzebne i jakby ciągle tego jest za mało.
Karolina, ale to się nasuwa od razu pytanie, bo nie zrozum mnie źle, ale od pewnego, nawet nie od pewnego, od dłuższego czasu, to dużo komentatorów mówi, zaraz to się skończy, rosyjska gospodarka, nie będziesz w stanie produkować, no tylko ja to tak słyszę od roku. Ty jak rozmawiasz z Ukraińcami, jak oni na to patrzą? Bo ja mam czasem wrażenie, że część naszych komentatorów to już to, ten upadek rosyjskiej gospodarki i przemysłu obronnego tyle razy nam tutaj zapowiadało, a jednak tych ataków, a przynajmniej tych szachidów, to jest non-stop tak naprawdę masa. Jak wy to oceniacie? Będą jeszcze nowe, bo przecież Iran już się pochwalił tymi nowszymi wersjami i one już są w Rosji. A to jest bardzo niedobra wiadomość. To jest bardzo niedobra wiadomość. Natomiast ja bym zadała inne pytanie. Bo z jednej strony dobrze, możemy debatować o tym, jaka gospodarka, tam jaka by nie była, to Rosjanie sobie, politycy rosyjscy, przepraszam, i tak sobie będą robić swoje, dla nich jakby obywatel nigdy nie był, nie jest i nie będzie ważny, więc tu nie ma znaczenia, na jakim poziomie będzie ta gospodarka dla przeciętnego Iwana. Natomiast mnie zastanawia inna rzecz. Rakiety, które spadają na Ukrainę, one są badane, szczątki są zbierane. Dlaczego w tych rakietach znajdują się bardzo często podzespoły wyprodukowane jesienią 2023 roku, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, pochodzące z innych krajów, które nałożyły sankcje na Rosję? To może zacznijmy rozmawiać o tym, czy jesteśmy w stanie faktycznie wykończyć tę rosyjską gospodarkę naszym 517 pakietem sankcji, który i tak nic nie daje, bo jest tylko na papierze. Oczywiście doceniam to, że nie ma importu gazu z Rosji, czy tam zależy gdzie go nie ma, że surowcowo wiele krajów od tej Rosji się odcina, ale z drugiej strony przecież jesteśmy jako członek Unii Europejskiej obserwatorem tego, co robią Węgry, co robi Bułgaria, które są od Rosatomu po prostu uzależnione i nie łudźmy się, że ktokolwiek będzie jakieś sankcje na Rosatom poważniejsze nakładał, bo to jest wszystko jakby tutaj Szekspira parafrazować, słowa, słowa, słowa. Wiesz, Karolina, tylko ja mam takie odczucie czasem, jak sobie tak gdzieś myślę o tym konflikcie, to mam wrażenie, chociaż nigdy nie byłem zwolennikiem odpowiedzialności zbiorowej, to cały czas jednak mówimy o reżimie Putina. Czy tu jednak nie powinny przyjść sankcje, które dotkną Rosjanina? Bo ja oglądam też masę filmików, robiąc sobie codzienną prasówkę. Ja nie widzę jakichś tłumów Rosjan mieszkających od lat w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji, żeby się sprzeciwiali temu, co robi Putin. Mało tego, częściej widzę w zachodnich miastach prorosyjskie manifestacje. Czy to już nie przyszła pora właśnie, żeby uderzyć po prostu Rosjanina, żeby po prostu nie mógł już korzystać z iPhone'a i innych zachodnich, powiedzmy, wyrobów cywilizacji zachodniej? Mateusz, dla mnie ten czas to przyszedł już dawno, tylko mam wrażenie, że on coraz bardziej się oddala jednak, bo jak sobie patrzę na oburzenie, patrzę sobie na oburzenie po tym, jak napisałam, że ja jestem osobiście zbulwersowana planowanym na 22 lutego koncertem rosyjskiego pianisty Filharmonii Narodowej w Warszawie. No jak muzyka łagodzi obyczaje? No przecież nie będziemy karać muzyków. No przecież chłopak no w Szwajcarii mieszka. No, no, no Boże kochany, no a czy on popiera? Niech grają w tenisa. Tak. Ja uważam, że powinni grać w tenisa z kolegami z Bułgarii. Tak, z Białorusi, z Korei Północnej. Ale ja go zapraszam nawet do rosyjskich okopów, bo skoro ta muzyka łagodzi obyczaje, ja już teraz kompletnie żartuję, żeby było jasne, to niech on pojedzie do tych swoich Rosjan na front, podtrzymać ich tą wspaniałą swoją muzyką, nawet niech gra sobie Chopina, trudno, to może jak ona łagodzi obyczaje, to oni będą mniej strzelać do Ukraińców. No ja po prostu, dla mnie to jest paranoja po prostu do tego stopnia, że tak, teraz będziemy akceptować rosyjskiego muzyka. Z tego co ja pamiętam, obowiązuje rozporządzenie jeszcze ministra Glińskiego o tym, że raczej chyba nie powinno się to odbywać, ale to jest jakby może moja zła interpretacja. Za chwilę będziemy mieć igrzyska olimpijskie, na których powiemy, no dobra, dobra, przecież oni pod neutralną flagą. Patrzyliśmy ostatnio w internecie, prawda, jak wyglądają zdjęcia tych neutralnych sportowców z Władimirem Putinem. No więc jeżeli zaakceptujemy kulturę, wszyscy mówią, to tak, to teraz mamy palić Dostojewskiego i nuty Czajkowskiego. Nie, oni już nie żyją, więc oni już nikomu nie zrobią krzywdy. A ten pianista mógłby równie dobrze za chwilę być na froncie i strzelać do Ukraińców, bo przecież jest młodym człowiekiem i może zostać zmobilizowany, ponieważ ma cały czas rosyjski paszport. On się go nie zrzekł. Przecież inaczej będziemy rozmawiać o takich Rosjanach jak, nie wiem, jak Kasparow, jak Borys Akunin, którzy od początku w ogóle jakiejkolwiek agresji Rosjan w Ukrainie autentycznie wyrażali swój sprzeciw, odcinali się.
Z takimi ludźmi się rozmawia zupełnie inaczej i o takich ludziach wyraża się zupełnie inaczej. No a pan Hozjanow no, przyjedzie, zagra koncert i jeszcze najgorsze, że zrobi to 22 lutego. Boże, jak ktoś mi mówi, że to są przypuszczalne, że to jest przypuszczalna data urodzin Fryderyka Chopina historyczna, to ja przypominam, że ja skończyłam szkołę muzyczną i moi oboje rodzice są zawodowymi muzykami, więc wolałabym jakby w tę dyskusję o Chopinie nie wchodzić, chyba że ktoś bardzo chce, to możemy sprawdzić, kto i jaką wiedzę o tym Chopinie ma. Natomiast wracając do tego, ja się absolutnie podpisuję pod tym, co ty powiedziałeś. To powinny być konkretne sankcje wymierzane już nie w ropę, nie w gaz, nie tam nawet w te ich brylanty, nie brylanty. W to, by oni po prostu nie mogli korzystać z tego, do czego jednak przywykli, bo oni dopiero wtedy to odczują. Ja uważam, że wszystkie wizy powinny być przynajmniej bardzo dobrze sprawdzane i zastanawiać się trzeba nad tym, kogo się wpuszcza. Ja rozumiem, że my nie możemy wydalić ambasadora Rosji, bo to są sprawy dyplomacji, bo nie jesteśmy przecież jako Polska w stanie wojny z Rosją i my nie możemy robić takich rzeczy, ale ja myślę, że znalazłoby się bardzo dużo tematów, na które pan ambasador Rosji mógłby w MSZ-cie poopowiadać, można by go zaprosić na takie spotkanie albo wezwać, są naprawdę różne środki. Natomiast sankcje dotyczące obywateli rosyjskich to jest coś, co powinno obowiązywać w moim przekonaniu od bardzo, bardzo dawna. Karolina, ja zapytam Ciebie, bo poruszył mnie jeden Twój wpis o tych dronach leżących, zalegających w magazynie. A z jednej strony dzisiaj mamy też ciekawą informację, bo kilkanaście minut temu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ten nowy projekt ustawy o mobilizacji. No jak Ty to oceniasz? Czy rzeczywiście? Pierwsze czytanie. Jak ty to oceniasz? Czy rzeczywiście Ukraińcy mają coraz większy problem z tą mobilizacją i z drugiej strony temat, który od razu się pojawia w polskiej przestrzeni publicznej, czyli masa młodych Ukraińców na naszych ulicach. No ja zawsze próbuję tłumaczyć o wieku mobilizacyjnym, ale część osób po prostu tego nie rozumie. Jak ty to oceniasz? Jak wygląda ten problem personalny ukraińskiej armii? Czy on w ogóle istnieje, czy rzeczywiście tak. Ukraińcy mają duży problem? Tak, on istnieje, bo trzeba pamiętać, że wielu żołnierzy, którzy walczą na froncie, to ochotnicy, którzy pierwszego, drugiego, trzeciego dnia wojny po prostu wstąpili do armii i oni są już tam po 2 lata. Wiele brygad nie podlegało przez ten czas rotacji. Między innymi ta brygada, z którą ja pracuję przez ponad 1,5 roku, odkąd wyjechała, to brygada lwowska, wyjechała na wschód, nie miała ani jednej rotacji, no bo nie możemy nazwać rotacją przeniesienia z Donbasu w rejon kupiański, to raczej słabe. A nawet jeśli to w rejonie kupiańskim jest już od września 2022 roku, to zmęczenie z tych ludzi wychodzi, to jest zmęczenie psychiczne, to jest też zmęczenie fizyczne. Umówmy się, że to są ludzie, którzy pracowali wcześniej, no dobrze, akurat moi to są górnicy, więc są wytrzymali, ale to są ludzie, którzy pracowali w cywilu tak zwanym. Nie wiem, niekoniecznie chodzili wszyscy 5 razy w tygodniu na siłownię, żeby zrobić sobie biceps i inne mięśnie, więc tam naprawdę się problemy zdrowotne po tych 2 latach mają prawo objawiać i tak dalej. Poza tym tak, umówmy się, oni też mają internet i oni też patrzą sobie na to, jak ich rówieśnicy, i nie mam tu na myśli tych poniżej wieku mobilizacyjnego, tylko jednak tych w sile wieku typu lat 30+, a więc już podlegających mobilizacji, świetnie się bawią w Polsce, czy świetnie chociażby bawią się w Kijowie. Ostatnio hitem ukraińskiej sieci był taki filmik, gdzie zapytali chłopaka, no dobrze, a ty jak trafiłeś do wojska? A poszedłem kupić czapkę. No i niestety tak to się czasem w tej chwili kończy. Kończy się to łapanką, klasyczną łapanką na ulicach, a przecież to nie tak powinno wyglądać. My mówimy tutaj o nowej mobilizacji. Czemu ona też jest potrzebna? Z jednej strony ci ludzie będą się musieli przeszkolić, oni muszą wesprzeć tych, co są, ale musimy pamiętać, że za rok będzie dochodziło do demobilizacji, bo zgodnie z ukraińskimi przepisami te osoby, które wysłużą 36 miesięcy plus ten jeden miesiąc od raportu, czyli tak naprawdę 37 miesięcy, one mogą z tej armii odejść i one już tej mobilizacji, jakby powtórnej, kolejnej, później nie będą podlegać. W związku z tym ktoś ich będzie musiał w pewnym momencie nie tyle, co nawet teraz wzmocnić, co zastąpić. I stąd ta jakby dyskusja w tej chwili, ona jest w Ukrainie bardzo, bardzo, bardzo taka żywiołowa. Na forach, jak się poobserwuje, powchodzi się na strony facebookowe na przykład różnych jednostek wojskowych i tam się poczyta komentarze zarówno samych wojskowych, jak i ich rodzin.
to jest taki bardzo, bardzo żywy temat. Mnie tylko zastanawia ta zwłoka z drugim czytaniem, bo wydaje mi się, że Ukraina nie może sobie tutaj na zwłokę, jeśli chodzi o tę dodatkową mobilizację, pozwolić. Natomiast z drugiej strony, jakby to, co ty zauważyłeś, no, spotykam się z tymi opiniami, że najlepiej teraz wszystkich facetów Ukraińców z Polski deportować. No tak, generał Skrzypczak rzucił taką propozycję. Tak, ale no nie wszyscy, po pierwsze, właśnie nie wszyscy łapią się wiekiem, to po pierwsze. Po drugie, ci niektórzy Ukraińcy, co wielu jakby uważa, oni często już mają polski paszport, to po drugie. Po trzecie, bardzo wielu z nich, i sama takich znam, bo takich gościłam pod swoim dachem na początku wojny, mają trójkę dzieci lub więcej. I takie osoby również nie podlegają w tym momencie mobilizacji. Mogą iść oczywiście na ochotnika, i sama też takich znam, ale oni tej mobilizacji jakby formalnie, z punktu widzenia prawa, nie podlegają, więc nie można mówić, że oni są dezerterami, bo oni w tym momencie tej mobilizacji nie podlegają, ale oni nie łamią prawa. Więc to jest taka trochę dyskusja, że wszyscy do wora i wór do jeziora. To tak można z Moskalami robić. Ale generał chyba zapomniał o wątku ekonomicznym, bo gdyby gdzieś nagle zniknęły te wszystkie kelnerki, te osoby pracujące tam, gdzie niekoniecznie chce pracować Polak, no to ta gospodarka jednak by chyba też trochę... Za takie pieniądze, za jakie niekoniecznie chce pracować Polak, tak, prawda? Jest. Także ale tak, temat mobilizacji tam na miejscu jest takim bardzo rozgrzewającym dyskusję. To jest mniej więcej porównywalne do tego ewentualnie, kto zastąpi Załużnego, jeżeli do tego dojdzie, więc to są takie teraz tematy, które tak kolokwialnie mówiąc w Ukrainie grzeją. No a co do grzanych tematów, Karolina, bo ty też się oburzyłaś na Twitterze, porozmawiajmy o tych zalegających jeszcze dronach w kontekście tego, no że jednak troszeczkę afer tych takich korupcyjnych na Ukrainie obserwujemy. Tutaj szapoba Ukraińcom, bo jednak informują dużo, SBU daje dużo komunikatów dotyczących akcji związanych z działaniami antykorupcyjnymi. Bardzo dobrze, ja też to pochwalam, no ale jednak problem istnieje i z tego, co ostatnio się dowiedzieliśmy, to nie istnieje on gdzieś tam na dole u jakichś tam oficerów, tylko już jednak dotknął samego Ministerstwa Obrony. Jak to jest komentowane na Ukrainie, Karolina? No ciężko. Ja się cieszę, że generalnie też Ukraińcy sami zaczynają piętnować poszczególne afery, zwłaszcza kiedy one zachodzą już naprawdę na takie wysokie szczeble, tak jak tutaj zauważasz właśnie ta ostatnia, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. No myślę, że też trochę nie mieli wyjścia, bo tego by się chyba nie dało też tak do końca ukryć. Te, które są tam na niższym szczeblu, właśnie próbuje się tuszować, jak chociażby tę sprawę z dronami, którą ja opisałam. No ja się spotkałam z komentarzami wielu takich ukraińskich, głównie trollkont, ale nie tylko, że jak to ja, która pomagam Ukrainie, która mieszkam praktycznie na miejscu i jak ja mogę w ogóle być teraz ruskim agentem. No drodzy moi, jeżeli nikt nie będzie o tej korupcji mówił, to inni powiedzą, kurczę, nikt tego nie nagłaśnia, to ja też mogę. I to się będzie rozszerzać i rozszerzać, jeżeli nie będziemy o tym mówić. No tak, bo to zniechęci partnerów. Ja myślę, że właśnie nie, bo to na przykład Amerykanie sami zażądali od Ukraińców i oni też od tego czasu, umówmy się, ujawniają więcej tych przypadków, które udało się złapać na gorącym uczynku, które udało się uciąć, tak? I wykryć. W związku z tym mi się wydaje, że zagraniczni partnerzy no, będą się na pewno złościć na to, co się dzieje, ale z drugiej strony będą doceniać to, że takie przypadki się wykrywa, że służby pracują, że takie przypadki się piętnuje, bo w związku z tym ja uważam, że jeżeli to się odkryje, to pewne sprzęty i tak dalej są w tym momencie do odzyskania, a więc mogą wrócić do swojego pierwotnego celu i chyba o to wszystkim chodzi. Ta sytuacja, którą ja opisałam, ja się długo też biłam z myślami, co ja mam zrobić, tak? Dopiero chłopcy moi, przyjaciele, moi koledzy, z którymi od 14 miesięcy pracuję, kiedy ja im opowiedziałam tę historię, kiedy pokazałam im zdjęcia, kiedy słyszeli moją rozmowę z Maksem, tak? I czytali te rozmowy, zobaczyli te zdjęcia, zobaczyli, że tak, to nie jest człowiek bez twarzy, bez imienia, bez nazwiska, to jest człowiek, który występuje konkretnie jako młodszy sierżant, tak, Maksym Gołosny i tak dalej, z konkretnej jednostki, także to nie jest jakiś no-name, który sobie to wyssał z palca. Są też jakby pewne nagrania, których ja nie mogę publikować ze względów bezpieczeństwa zarówno Maksyma, jak i jednostki, bo to by groziło po prostu złamaniem tajemnicy wojskowej, a ja sobie nie mogę na to pozwolić i nie chcę. Natomiast one też jakby dopełniały takiej całości tego naprawdę haniebnego procederu, bo ja się nie boję użyć tych słów. Ja się tylko też trochę dziwię, bo wiesz, tak naprawdę trzy moje główne posty na Twitterze, które
które opisywały po kolei te historie, łącznie z tym ostatnim o przeniesieniu Maxa do tej dziwnej chatki Mazanki, którą pokazywałam, one miały łącznie ponad 2 miliony odsłon i tak naprawdę, wiesz co? Nic. I tak naprawdę nic. I dziwię się też trochę, bo ja prosiłam gdzieś tam, oczywiście nieformalnie, ale polską stronę, pokazując te naklejki, bo to ewidentnie musiała być dostawa rządowa, bo to, co się tam znajdowało, czyli ten dron Pingwin, o którym pierwszy raz w życiu słyszałam, to nie jest coś, co można sobie o tak kupić w każdym sklepie z dronami, prawda? Te drony Vampire, o których była mowa, to też nie są takie rzeczy, które ja czy ty pójdziemy na zrzutkę, zrobimy sobie i pójdziemy i kupimy. No nie, to są produkty specjalnego przeznaczenia. W związku z tym ewidentnie była to dostawa rządowa i ja się bardzo się dziwię, bo mimo oznaczania i to przeze mnie i przez wiele innych osób odpowiednich resortów w Polsce, nawet ani pół telefonu czy pytania w zasadzie pani Karolino, a o co chodzi? Po stronie ukraińskiej z kolei syndrom wyparcia, próby przeniesienia Maxa gdzieś tam. No ja jestem bardzo wdzięczna Bartkowi Kramkowi z UDF-u za kontakt, który po prostu gdzieś tam wsparł nas jakimiś kontaktami do takich ważnych ukraińskich aktywistów. No to było wczoraj, więc próbujemy się kontaktować. No zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja, bo dla mnie jest to niebywałe, bo oddźwięk jednak, mówię, tej informacji był naprawdę spory. Max też o tym na swoich kanałach pisze, ja piszę po polsku, on pisze po ukraińsku, wiele osób przetłumaczyło to już na inne języki, bo widziałam wątki i po angielsku i po niemiecku, które się pojawiały w sieci i jakby to milczenie, absolutne milczenie, no albo zróbcie dementi, powiedzcie, że chłop zwariował i wkręcił wszystkich i jest, nie wiem, po prostu podstawiony przez ruskich, no nie wiem, chociaż no umówmy się, ja wiem, kto to jest i z kim ja rozmawiam, albo powiedzcie, kurczę, no niedobrze się stało, coś trzeba zrobić, tak? Ale to milczenie w tej sytuacji od ponad 2 tygodni, jeśli dobrze liczę, no to ono niczego dobrego tutaj nie pokazuje po żadnej stronie. No, ale jednak liczmy na jakieś, Karolina, może nic dobrego, ale my liczmy na dobre informacje z frontu, a bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwa. Jeżeli interesujecie się informacjami bezpośrednio z Ukrainy, a nie analizami, odsyłamy na konto Karoliny. Odsyłamy również do zbiórki Karoliny, do której link znajdziecie w opisie naszego materiału i oczywiście na naszym Twitterze, a moim i Państwa gościem była Karolina Baca-Pogorzelska. Bardzo ci serdecznie, Karolina, dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Sponsorem programu były Militaria.pl